zrobić, aby nie szkodzić i nie przeszkadzać mieszkańcom okolicznych miejscowości. O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie warto zostać nami. Znajdujemy się w miejscowości w gminie Kudbork-Osada, jest to powiat Żurogi. Rozmawiamy z panem Leszkiem Szafurynem, pan jest radnym gminy Kudbork-Osada, jak również przedstawicielem Stowarzyszenia Ekologicznego Nasz Dom. Panie radny, u was jest problem z kurnikami, z trzodą chlewną, z tego co wiem, to również i z siłowniami wiatrowymi, elektrowniami wiatrowymi, ale to co głównie dzisiaj nas tutaj sprowadza, to jest wasz protest i obawy o to, że no, może dojść do skażenia środowiska, a przede wszystkim to, że tutaj po prostu brzydko pachnie. Co takiego u was się dzieje na terenie waszej gminy, że sytuacja wymaga takiej interwencji? Panie Zastosie, na wstępie podziękuję Policji Trwam za przyjazd i interwencję w tej sprawie. Nas głównie boli to, że chlewnie i kurniki powstają jak grzyby w deszczu. Wójt i Rada Gminy nie ma wiele do polecenia możliwością ograniczania wpływu kurników na środowisko. Ludzie przychodzą do radnych, pana wójta, sołtysów, proszą o interwencję, a my stajemy przed dylematem, takimi obiadami, pytają się nas konkretnie, co zrobiliście. Mówimy nic, bo tyle możemy. Panie radny, dużo nie możecie, natomiast jak to wygląda, że jak gdyby po deszczu te kurniki po prostu tutaj powstają? Jak to się dzieje? Czy to sobie jest pomijane prawo, czy łamane, czy po prostu na to generalnie prawo zupełnie pozwala? Prawo pozwala, a mało tego, inwestorzy poprzez swoich przedstawicieli prawnych, kancelarie prawne, jedzą jak obejść prawo. Dzielą działki na mniejsze, budują bez za jawnych uwarunkowań środowiskowych i to wtedy ma pobudować na przykład 210 chodzi wielkość chlewni, a gdy buduje 4 małe, może pobudować 240 dojotko. Więcej bez uwarunkowań, jak z uwarunkowaniem środowiskowym. Rozlewanie drogowiska odbywa się w sposób jakiś niekontrolowany, gdzie kto chce, leje, nikt tego nie sprawdza. Wójt, wydając decyzję środowiskową, pisze, że 70% gruntowiscy powinno być wydane na pola własne. Inwestorzy zewnętrzni, nie z naszej miejscowości, z powiatu, z Polski przyjeżdżają, kupują grunt, płacą ogromne pieniążki za grunt i budują tam, wiedząc, że dostaną pozwolenie koniec końców na postawienie chlewni. Panie radny, zrównoważony rozwój i zrównoważone rolnictwo w tym całym zrównoważonym rozwoju. No, chcemy mieć nowoczesne rolnictwo. Sytuacja, w której była jedna krowa, kilka świnek, kurek, powoli od tego się odeszło, chociaż jest również trend do tego, aby do tego powracać. Natomiast jednak ta masowa produkcja żywca czy drobiu, no jak na razie jest nieunikniona. Czy to jest tak, że można to zrobić w taki sposób, aby i widzu syty i owce cała? Panie doktorze, można to zrobić. Widzi pan, przyjechało społeczeństwo, wszyscy społeczeństwa, którzy przeciwko. Żaden z przedstawicieli inwestorów nie przyjechał. My chcemy się dogadać jakoś, że wy ustąpcie 10 metrów, nie 2, tak powiedziawszy. I zróbmy to razem, żeby było za dobra wszystkich. Nie tylko mi przeciwko, bo jako tako, jako mieszkańcy nie jesteście przeciwko budowie chlewni, są potrzebne. Ale nie musi być przez drodze wojewódzkiej. Po co przez drodze wojewódzkiej? Mamy drogi, tereny takie, że które są niezamieszkałe, można to postawić, a inwestor był kiedyś na Radzie Gminy i mówi, słuchajcie, a ja nie będę odśmierzał sobie zimą drogi. Odśmierzmy drogę wojewódzką do mojego przedsiębiorstwa. To nie na tym polega. Zresztą gmina jako tako nie ma korzyści żadnej z tytułu prowadzenia działalności na jej terenie. To chlewnie i kurniki. Nie są opodatkowani, tylko podatkiem rolnym. Pan czy ja mając domek jakiś tam, płacę podatek od nieruchomości. Oni płacą podatek rolny. Na naszym terenie to jest bardzo mały podatek, z uwagi na to, że się ziemię bardzo liczy. Panie radny, produkcję przemysłową rolną traktujemy jak, nie jak, jak przemysłu, tylko jak rolnika. Znaczy, jak rolnika traktujemy, chociaż jest produkcja przemysłowa, wielkotowarowa. To jest ogromne ilości tych produkuje się, to jest ten przykład. To jest pojemnik, czyli zapach cały czas pana dotyczuje. Niewielka ta chlewnia jest.
rzeczywiście czuć. Mówił pan Leszek Safuryn, radny gminy Kuczbork. Proszę państwa, jak to zrobić, aby z jednej strony zrównoważony rozwój służył tym, którzy chcą na tym po prostu zarobić i nic z tym złego, ale również, żeby szanować mieszkańców, którzy mówią, że to po prostu dla nich jest bardzo uciążliwe. A tutaj jest jeszcze inna sprawa, sprawa obawy o wody gruntowe. Czy ona jest uzasadniona, o tym w dalszej części programu? Zostańcie państwo. Pan Dariusz Skonieczek, mieszkaniec Kuczborka, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Dariuszu, w waszym powiecie, jak również w powiecie mławskim czy ciechanowskim, ta kumulacja ferm drobiu i chlewni jest bardzo duża. Pan mieszka bardzo blisko chlewni. Jak się żyje w takim sąsiedztwie? Znaczy jest bardzo ciężko. Co jakiś czas sąsiedzi wylewają gnojowice na pola. To jest, było przekroczone po prostu stado, bo dostali pozwolenia na wielkie stado. Dostali pozwolenia na prosięca, na 40 do JP, a hodowali 4 razy więcej niż mieli pozwolenia. Gdzieś to musieli z tego się pozbyć po prostu, tak? Także musieli wylewać na okrągło. Teraz to nasze konsekwencje, to znaczy interwencja, to prośba właściwie. Pan radny działa w tym kierunku i po prostu troszeczkę ograniczyli, ale nam się wydaje, że jeszcze urzędy państwowe nie współpracują tak, jak powinny. Mam na myśli Białość, na przykład w Ciechanowie, czy powiatowie spod Kornazoru Budowlanego. Była taka sytuacja, że po prostu Białość kieruje wniosek, czy tam prośbę o zbadanie legalności budowy tutaj. Powiatowy inspektor w ogóle nie reaguje na to. Dopiero ja jako strona próbowałem się zareagować, nie? I to musiałem udowadniać, że mogę być jako strona, a wiadomo, że jak to oddziałuje na nas, tak? Także jesteśmy troszeczkę bezradni. Dobrze, że państwo się zainteresowali tym problemem, może jakoś to pójdzie do przodu. Naprawdę jest troszkę. Jeżeli chodzi o pana, pan żyje w sąsiedztwie chlewni, czy fermy drobiu też są tutaj? Mój dom jest tu obok, gdzieś, nie wiem, 40 metrów od najbliższej chlewni. Także oddziaływanie tej chlewni na mój dom jest nieustanny właściwie. Że coś kawy wypisnąć, czy gryla zrobić, to jest to właściwie niemożliwe. Czyli piękna okolica, można byłoby powiedzieć, wymarzone miejsce do wypoczynku, jednak no nie mogą państwo swobodnie tutaj sobie wypoczynać. No nie możemy. Są takie sytuacje, że po prostu jak ja chcę zaprosić takich gości, to nie przyjeżdżamy tutaj, to może być śmierć po prostu, tak powiem. Także na jakieś spotkania czy coś, to się jedzie w innym miejscu, nie? To ciężko żyć. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. No rzeczywiście ten zapach jest niezbyt przyjemny, mówiąc oględnie, tak bardzo delikatnie. Nasza kolejna rozmówczyni, pani Bożena Niksa, wieś Ignacewo, gmina Strzegowo. Pani Bożeno, jakie uciążliwości i jakie obawy jako mieszkańcy macie przez to, że ta koncentracja ferm drobiu i chlewni na waszym terenie jest bardzo duża? Tak, ja przede wszystkim tu jestem po to, żeby bronić mojego terenu, reprezentować wioskę. Proszę państwa, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że mieszkam na nadprzęskim obszarze chronionego krajobrazu. Obecnie na terenie tym, czyli dokładnie w miejscowości Ignacewo, stoi 6 kurników, przepraszam, że tu się podeprę, 1120 do JP, 300 metrów od zabudowań. Przede wszystkim, co chciałam powiedzieć, że miejscowość Ignacewo ma bezpośredni kontakt z siedliskiem zwierząt, bagiem. Proszę państwa, obecnie następny inwestor po drugiej stronie wioski chce budować następne kurniki. Już kolegium odwoławcze z Ciechanowa pozwoliło stworzyć warunki zabudowy. Troszkę w tej chwili gmina nam pomaga, dziękujemy. Natomiast mamy bardzo duże obawy, że piłeczka jest odbijana prawnie od jednego urzędu do drugiego urzędu. Nasze protesty, nasze apele nie mają żadnych skutków. No właśnie, protestowaliście państwo, pukaliście do wielu drzwi, do wielu urzędów. Jakie to były urzędy, gdzie pochodzi, odpowiedź do państwa dotarła?
Przede wszystkim pisaliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o sprostowanie, czy inwestor spełnia wszystkie warunki. Jest dużo niedociągnięć. Ja mówię o tych kurnikach, które stoją. Natomiast będziemy protestować do końca przeciwko tych kurnikom, które mają być z drugiej strony wioski. Chcę powiedzieć, że to około 100 metrów, 70 metrów od zabudowania. Mają te kurniki powstać. Nie mamy wsparcia, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Wszyscy wszystko wiedzą, ale nie ma reakcji. Wysłaliśmy skargę do wojewody mazowieckiego, który sporządził rozporządzenie dotyczące Nadszczęskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie, proszę Państwa, pięknie wszystko napisane, ale w praktyce zupełnie to inaczej wygląda. Dodatkowo droga do wioski jest niszczona. Myśmy dopiero co tą drogę zrobili. Oczywiście gmina to zrobiła, ale to z naszych podatków. Niszczona przez tirlicę drogu, gdzie zakaz są powyżej 8 ton, prawda? Nie jest to respektowane. To jest normalne. A jak my mamy się bronić? Leżą odpady chemiczne, tutaj pan wymieniał nazwy, choroba. Również obecny inwestor, który już ma kurniki, nie spełnia wielu warunków, które są zapisane w decyzji. Wiedzą, wie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, osobiście dzwoniłam, wie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, którym rozmawiałam z panem ministrem Korolcem, pisaliśmy skargę do wojewody mazowieckiego. Wojewoda mazowiecki powiedział, że jakby instancją, gdzie mam kierować skargę, jest wójt. Założyliśmy taką skargę do wójta gminy Strzegowo. Odbyła się sesja, poszanuj ten punkt, natomiast nie było radnej, nie było, no sposób może niekoniecznie, ale radnej nie było obecnej przy tak ważnej sprawie. Protestowaliśmy w obronie naszej wioski. Problem polega na tym, że obecnie nasze dzieci mówią, my nie przyjdziemy, bo kurniki stoją. Jakie mamy szanse na sprzedanie działki? Ile ona będzie kosztować? Jeśli już są kurniki i jeśli mają być te kurniki. Proszę Panią, apeluję przede wszystkim do władz lokalnych. To jest wójt gminy Strzegowo, radni, którzy powinni wiedzieć nawet, jakie pisma wpływają odnośnie skarg mieszkańców, którzy protestują przeciwko kurnikom. Przykre było, jeśli ja się zapytam, proszę Państwa, do radnych, które mam pytanie, czy Państwo wiedzą, jakie pisma, jakie dokumenty wpłynęły od nas, od mieszkańców, bo nie chcemy tych kurników. Nie wiem. Zainteresowanie jest żadne, bo jeśli by któryś z radnych, czy dla wójta budował ktoś kurniki zaraz za domem, może by była reakcja. Przede wszystkim, Bożeno, czy te uciążliwości zapachowe, tak jak w przypadku krewni, Państwo również odczuwają? Tak, odczuwamy bardzo. Przede wszystkim wtedy, kiedy są kurniki czyszczone, jest wywożony tak zwany kurzec. I dodatkowo odpad ten kurzy jest wywożony w pobliskie lasy, na łąki, na pole. Tam, gdzie dzisiaj jest złoże, tam, gdzie rośnie trawa. Zauważyłam wczoraj, że nawet odpady po środkach chemicznych są gdzieś tam po rowach zostawiane. Trują nam obce osoby, nie mieszkające tam, trują nasz teren. Przede wszystkim mieszkamy na Nadszczęskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i apelujemy do konserwatora przyrody o zbadanie terenu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Jak słyszymy, ta koncentracja ferm Drobiu i Chlewni w tych powiatach, o których rozmawiamy, jest bardzo duże i uciążliwości mieszkańcy także odczuwają związane z tymi fermami. To jest program Po stronie prawdy. Zostańcie Państwo z nami i za chwilę wrócimy do tematu.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Robert Maciej Jankowski ze Stowarzyszenia Czyste Źródła. Panie Robercie, padło już taki termin PAD DJP. Co to takiego jest i czy jest to jakaś droga do tego, aby jakiś punkt wyjścia, o który można by się oprzeć, aby jakieś prawo w tej mierze dobre stworzyć? DJP to jest duża jednostka przeliczeniowa, równa jednej krowie o wadze 500 kg. Potrzebne jest to do obliczania potrzebnej paszy do wyżywienia zwierzęcia i odchodów. Zazwyczaj potrzebne jest to, jeżeli chodzi o duże odpady przemysłowe, to żeby policzyć, jaki będzie duży odpad odchodów i gdzie to na przykład wywozić. Myślę, że tutaj jest bardzo ważny problem, jeżeli chodzi o chlewnie, ale głównie Turniki, bo powiat żurumiński i niemiecki to jest głównie Turniki. Tego odchodu jest już tak dużo, że przeliczane jest na setki tysięcy ton. Jak to w praktyce wygląda? No w praktyce wygląda to tak, że teraz projektowane 2-3 mega fermy, jedna już powstaje w Wiśniewie. Zapewne widzowie będą kiedyś mogli ją poczuć, bo będzie przy samej trasie E7. 24 kurniki, to z takich 24 kurników będzie 17 tysięcy ton kurzaka. 17 tysięcy ton. Są to chyba ilości naprawdę zastraszające. Ja kiedyś, jak wspominałem, pisałem taki artykuł, opisałem to rok temu, jakie to są, ile tego DJP jest w naszym powiecie i ile tego kurzaka powstaje. No to wyszło mi, że mniej więcej 8 powiatów moglibyśmy nawozić w tym kurzaku. Wiadomo przecież, że wielu rolników ma swój obornik i ten obornik wywozi na cały pola, więc no, trzeba by to przemnożyć pewnie jeszcze razy dwa. To DJP, no tak dla porównania, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą w mojej gminie, w której mieszkam z Wierzchnia Kościelna, to jest na przykład 3,5 tysiąca DJP. Wszyscy rolnicy w mojej gminie wyżywają około 3,5 tysiąca DJP, czyli to jest tak, jakby było 3,5 tysiąca krów w gminie. Oczywiście tam są m.in. chlewnie, jest też już kilka kurników. I to jest 3,5 tysiąca, a jedna mega ferma, która ma powstać, będzie to 6 tysięcy DJP. Skala porównania. Jedna gmina, która normalnie pracuje rolniczo i jedna ferma na 7 hektarach, która będzie wykorzystywała 6 tysięcy DJP. Ja liczyłem to kiedyś to rok temu, bo nie wiem, czy były to dokładne wyliczenia, no bo dane miałem takie, jakie miałem. Zdobywałem je na różne sposoby, bo oczywiście urzędnicy nie wszyscy wykonują swoje czynności należycie i uzyskać informacje pełne jest bardzo ciężko, ale wyliczyłem, że samych kurników w powiecie morskim wykorzystujących DJP to jest 52 tysiące. 52 tysiące DJP. Czyli tak jakbyśmy 52 tysiące krów. Gdybyśmy to wymnożyli przez tuczniki, no to razy 7. Przez dróg, no to jest razy 250. W takiej fermie na te 6 tysięcy DJP to jest 1,5 miliona drogi w jednym miejscu. W jednym miejscu 1,5 miliona. No, pobór wody, gazy, pyłów, no, amoniaku, który się wydostaje chociażby z tych odchodów, to nawet według wyliczeń inwestorów, jak to przeliczę na te 52 tysiące DJP, to wychodziło mi, że ponad 300 ton amoniaku unosi się na stronach powiatu morskiego. 300 ton. No to tak jakby to codziennie wybuchała wielka butla z toną amoniaku nad naszymi głowami. Mówi się, że powietrze w powiecie morskim jest zanieczyszczone, że dużo jest związków azotu, ale władze lokalne mówią, że to jest wina starych instalacji grzewczych, starych sprowadzanych z zachodu samochodów. Wszystko tylko, żeby nie wskazać prawdziwego problemu. Problem polega na tym, że zbyt duża kumulacja tych ferm drobnych w powiecie morskim i żuromińskim, bo wiatry z Żuromina wieją w stronę powiatu morskiego, to one powodują, że związki azotu, które są zawarte w powietrzu, przekraczają normy. I gdy dochodzi do sezonu grzewczego,
no przecież wiadomo, że ludzie muszą się grzać w zimę, no to te normy są bardzo często przekraczane. Zdaje się, że już chyba około 60 dni w roku mamy przekroczone normy, czyli mamy tak zatrute powietrze, jak na przykład w Krakowie. To są wyliczenia urzędów, które się zajmują ochroną środowiska. To nie jest mój wymysł, moje wyliczenie. Jest to oficjalnie powiedziane, tylko że nie bierze się pod uwagę jednej rzeczy. Związki azotu stają w kurnikach, a nie w piecach. Właśnie o to chciałem zapytać. Panie Robercie, zmieniła się technologia i technika chowu zwierząt. Zmienił się również sposób ich żywienia. Czy to ma wpływ właśnie na te związki azotu, na amoniak, na to, co po prostu czuć bardzo mocno? Znaczy, jeżeli chodzi na przykład o kurniki, no to wiadomo, że te kurniki, które są nastawione na jajka, od kury są inaczej karmione. I wszyscy stwierdzają, że jak mają jakieś tam 2, 3, 5 kurników z wnioskami, to one tak nie śmierdzą jak dwa kurniki, gdzie jest produkowany brojler. Dlaczego? Dieta wysokobiałkowa, to ona powoduje, że wtedy duża ilość amoniaku powstaje. A co jest ta dieta wysokobiałkowa? No, żeby ten kurczak nie rósł pół roku, tylko 5-6 tygodni. O co chodzi? O pieniądze. A ta dieta wysokobiałkowa skąd się bierze? To w takim razie czym karmi się zwierzęta i skąd ta pasza pochodzi? Z tego co wiem, to stowarzyszenie, które tutaj wśród kurnikarzy jest popularne, no to próbuje wpływać mobbingiem w parlamencie, aby pozyskiwać jednak do paszy kukurydzę z uprawianą nie w Polsce, w GMO. Także, no ale w ogóle dieta, wie pan, tych kurczaków, no jest dziwna już. Pomijam, co one jedzą, to przynajmniej dodatkowo są karmione. No to steroidy, antybiotyki, bardzo często zdarza się po prostu, że kury są chore, no to tam idą potężne ilości antybiotyków, prawda? Potem my, jak chcemy się wyleczyć, no to na nas antybiotyki nie działają, bo jemy takie mięso. Dziękuję. Ze Stowarzyszenia Czyste Źródła mówi pan Robert Maciej Jankowski. Proszę państwa, jak doprowadzić do zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego rolnictwa? Czy to, że dzięki tego typu przemysłowym fermom mamy możliwość kupienia tańszego kurczaka czy też wieprzowiny w sklepie? Czy to się tak naprawdę nam opłaca, jeśli te zwierzęta są karmione paszami z dodatkiem organizmów zmodyfikowanych genetycznie, przeciwko którym występuje bardzo znaczna rzesza ludzi w naszym społeczeństwie? Jeśli taka duża koncentracja wymaga również bardzo często podawania antybiotyków, to pytanie, co z tymi antybiotykami się stanie i czy przypadkiem one nie trafiają na nasz stół? Czy to się nam wszystkim opłaca? Czy nie? Może pomyśleć o tym, żeby jednak doprowadzić do dekoncentracji tego typu produkcji i do bardziej przyjaznego rolnictwa przyjaznego nie tylko środowisku, ale przede wszystkim człowiekowi. Zostańcie Państwo z nami. Pani Anna Piotrowska, wieś Ignacewo, powiat Mławski, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani Anna, jako mieszkańcy zwracacie uwagę na negatywny wpływ tych farm na środowisko, ale również na wasze zdrowie, przede wszystkim na wasze zdrowie. Czy w jaki sposób odczuwacie to już, jeżeli chodzi o zdrowie? Jako pracownik służby zdrowia często rozmawiam z lekarzami i właśnie czasami na temat ferm dużych. I ostatnio wysypiska śmieci koło Miączyna. Dzieci nagminnie chorują na zapalenia oskrzeli, zapalenia spojówek, jakieś przewlekłe kaszle. Nie wszyscy rodzice to dokładnie zbadają. No i to jest głównie ta uciążliwość zdrowotna. Czego jeszcze się obawiacie jako mieszkańcy? Ojej, obawiam się następnych turystów, ferm kurzych. Obawiamy się ferm chlewni, no i wszystkiego zła, które się niesie z tym związane. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Anną Piotrowską. Czy obawy mieszkańców są uzasadnione? Zostańcie państwo z nami, o tym będziemy rozmawiać w dalszej części programu. Proszę państwa, więc widać, jak to się nam wszystko opłaca, jeśli chorują najmłodsi, a nie tylko przecież chorują dzieci, bo inne osoby też mogą
chorować. Pan Jerzy Mirewski, radny Kuczborka. Panie radny, bardzo często ci, którzy mają tego typu inwestycje, podkreślają to, że no przecież dają miejsca pracy dla ludzi. Jak to wygląda? No to, panie redaktorze, tak to wygląda, że ten rynek po prostu tych tysięcy przedsiębiorców, nie wszystkich, o większości tych przedsiębiorców, po prostu jest w większości rynkiem czarnym. Ludzi się zatrudnia po prostu na część po prostu na stałe, w większości po prostu się płaci jakimś pod stołem. Nie? No i po prostu to zjawisko z tego terenu prawdopodobnie i całej Polski, nie? Że w semicie własnego kraju, który jest oparty na tradycjach, tworzyć kraj afrykański. Po prostu, że ci ludzie potem nic nie mieli. Ci ludzie są narażeni na różne choroby, bo tam, żebyśmy weszli do środka, to byśmy się zobaczyli, jak ta hodowla naprawdę się odbywa. Tam mocno tych pieczników, to przeważnie to jest hodowla oparta na antybiotyki, na pasji mineralnej, mało procent pasji naturalnej, ale to jemy, się rozwijamy, to wszystko idzie po prostu na markety, za granicę. My nie możemy skorzystać z własnej hodowli, musimy nadmienić to, że mieliśmy hodowlę w latach 80. ponad 10 milionów ton czy tuczników, no a teraz mamy około 5 milionów i połowa to jest oparta na pasach mineralnych, nie? No i to jest po prostu, my to się tym żywimy, po prostu my musimy po prostu mieć siły do obrony, do życia, do wszystkiego. Właśnie jak pan redaktor powiedział, czy czasami nie przypomnieć sobie, czy my musimy zejść do dołu i oprzeć podobne na tradycji, na jakości, prowadzić odpowiednie klasyfikacje żywności, odpowiednie ceny, odpowiednie ubojnie, odpowiednie markety, gdzie będziemy, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać. No i po prostu, żebyśmy poszli w jakość, a nie w ilość, bo mi się może potrudnienie jako nabyć. Może być tak, może w jakąś epidemię możemy spać, bo to jest zjawisko naprawdę dość skomplikowane. Jak ja tu widzę, to jest po prostu makabra, nie? A niestety Pan Bóg tworzy, najważniejsze jest Pan Bóg, potem są ludzie i co go otacza. I my musimy robić wszystko dla człowieka, tutaj, bo my tu żyjemy. No, no i chwalić Pana Boga, żeby nam dopomagał w tych, na pierwszym miejscu Pan Bóg, no a potem my, ludzie, musimy się tym radować, tym szczęściem. No tak. Dziękuję. Mówił pan Jerzy Milewski, radny Kuczborka. No tak, proszę państwa, często jest, że nawet niektóre inspekcje nie mogą wejść do takich obór, no bo pewne przepisy zabraniają. Są to przepisy oczywiście bardzo mądre, no ale jak przychodzi co do kontroli, to też nie każdy z kontrolerów może tam wejść. Szanowni państwo, na potrzeby naszego dzisiejszego programu połączyliśmy się z panem Markiem Kaliniakiem, głównym inspektorem ochrony środowiska. Czy się słyszymy? Halo, dzień dobry, panie redaktorze, Marek Pena, główny inspektor ochrony środowiska. Halo. Witamy serdecznie. Panie ministrze, bardzo ważna sprawa. Mieszkańcy obawiają się zarówno o wodę na swoim terenie, obawiają się i czują przede wszystkim uciążliwość zapachową związaną z funkcjonowaniem ferm drobiu czy też trzody chlewnej. Mówią o tym, że ta żywność no, jest karmiona wysokobiałkowymi paszami z dodatkiem organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Wysoka produkcja to potencjalne zagrożenie chorobotwórcze, więc bardzo częste dawki antybiotyków. To wszystko również odbija się na zdrowiu konsumentów. Panie ministrze, swego czasu próbowano uregulować tę sytuację poprzez tak zwaną ustawę odorową. Co to takiego jest i jak to się skończyło? To znaczy, chciałem powiedzieć, że rzeczywiście w tej chwili, znaczy już prawie 10 lat temu, kiedy myśleliśmy o tym, 30% wszystkich skarg kierowanych do inspekcji w skali kraju stanowiły właśnie skargi na częstotliwości zapachowe. Po prostu to oczywiście w tej chwili też to dotyczyło w większości właśnie ferm, dużych ferm, trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych. Zakłady tam można od mieszkodywania ze odpadów szczególnie, oczyszczanie ścieków, bazy różne stacje paliw płynnych. I to wszystko w skali kraju stanowiło bardzo duży procent różnych skarg. To oczywiście, oczywiście w tym momencie zachodzi, że należy rozwiązać problem systemowo.
więc tymczasem no, jest brak takiej oceny, metody oceny zapachowej jakości powietrza. Czyli jakby nie ma narzędzia do dyscyplinowania podmiotów, bo inspekcja no, musi się opierać na powiedzmy jakichś obiektywnych kryteriach, no, zakażąc czy wymuszając jakieś działania na podmiocie gospodarczym. I tutaj 9 lat temu chcieliśmy pojawić rozwiązań, bo w krajach europejskich jest są próby i są różne rozwiązania na ten temat. 9 lat temu mieliśmy taki projekt, to był zarządów PiS-u, przygotowany projekt ustawy o właśnie ograniczeniu tych uciążliwości zapachowych. To znaczy, no, przerwanie kadencji temu powodowało, że ten projekt nie był dalej procedowany. Ale co ciekawe, że prace były potem kontynuowane właśnie przez jakby następny rząd, już w 2008, z tym, że nie udało się, jak widzę, w ciągu tych 8 lat w ogóle rozwiązać problem. Znaczy, ja pamiętam, jak wtedy staraliśmy się, jakie były potworne lobby właśnie tych producentów, uzgodnienia z tak zwanym silnikiem społecznym ciągle doprowadzało do tego, że się nie udało tej ustawy wtedy uzgodnić z silnikiem społecznym, ale byliśmy twardzi i mówię, gdyby nie przerwanie, to byśmy mieli. Co jest ciekawe w tej ustawie i mówię, potem jak widzę te dalsze działania, no, już po zmianie rządu wtedy, to ta ustawa, którą potem próbowano procedować, to miała dobre rozwiązania dotyczące tych pomiarów, bo ona określała tak zwane metody pomiaru oparte na subiektywnej ocenie jakościowej, ale opartej o jasno określone zasady. I tylko zabrakło tej woli politycznej, albo właśnie tego lobby było silniejsze, że ta ustawa nie przeszła i do tej pory nie mamy rozwiązanego problemu. Nie, to znaczy, my mamy na przykład, tam ta poprzednia ustawa mówiła o pewnych sposobach postępowania ograniczeń uciążliwości. To były pewne wytyczne, jak w sytuacji, w której jest już ta uciążliwość zapachowa, to można narzucić, żeby ją ograniczyć. Ale oczywiście największym problemem jest kwestia zagospodarowania przestrzeni, bo to gmina, która zgadza się na postawienie tego zakładu, to potem musi wziąć jakby odpowiedzialność za to, że ten podmiot no powiedzmy zatruwa środowisko, to również tym zatruwaniem ta uciążliwość zapachowa. Tak na zasadzie do tego więc są pewne metody, to wymyślono tak zwaną jednostkę zapachową, która odpowiada ogromnej wyczuwalności substancji zapachowej, którą wyczuwa, tak jak to jest problemem, połowa zespołu testującego. Bo to wszystko jest oparte właśnie o takie pomiary sensoryczne, czyli przez ludzi. I zarówno w tej ustawie, którą my mieliśmy gotową, jak i w tej ustawie, która potem mówię, przez sowiecka rok jeszcze była poprawiana i w 2008 to już było, to te metody były właśnie tak nawet doprecyzowane tego subiektywnego typu. Dlaczego? Bo normalnie rozumiemy, że stężenie takiej substancji, która w powietrzu, która jest szkodliwa, szarkowodory, to ono zgodnie z normami, które bada inspektor, może być poniżej progu szkodliwości. Natomiast jest niewątpliwie wyczuwalna i przeszkadza, głowa boli i tak dalej. Czyli tutaj nie jest to szkodliwe dla zdrowia, natomiast w sensie takim, że po prostu nie zaszkodzi jako czynnik taki, nie wiem, jak amoniak, czy zaszkodzi jako substancja chemiczna, natomiast oczywiście jest nie do wytrzymania, nawet w takim minimalnym stężeniu. Są inne metody pomiaru. Być może znajdą się w tej chwili już technika poszła tak do przodu, metody bardziej instrumentalne, czytałem o jakichś sztucznych węchlach, ale w tej chwili jest to nie technicznie trudne do rozwiązania. Na pewno deklaruję, że będzie determinacja prac nad tym.
I o to chcieliśmy właśnie zapytać. Dziękujemy za tę rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Markiem Kaliniakiem, głównym inspektorem ochrony środowiska. Raz jeszcze dziękujemy i życzymy powodzenia w tym, aby doprowadzić do tego, aby w jakiś sposób ten zrównoważony rozwój działał i aby był po prostu nieszkodliwy dla mieszkańców. Widzę tutaj jeszcze pan bardzo prosił o głos. Proszę, skąd pan jest, pana imię? Krzysztof Gruziak, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Przyjazna i Bezpieczna Siódemka i mówiąc tutaj państwu mówili o zrównoważonym rozwoju, postępowaniu. Ja chciałbym podkreślić istotny element tego zrównoważonego postępowania i rozwoju, mianowicie zrównoważony udział i praw stron postępowania. Gdyż w tej chwili jest taka sytuacja, że to była sprawą dyskusyjną. Przyznaje się rację zgodnie z ochroną konstytucyjnego prawa własności w większości tylko inwestorom, chroniąc ich działki, a pomija się dużą liczną lokalną społeczność. Mówiąc o ustawie odorowej, jesteśmy bardzo sceptyczni do tej ustawy odorowej. Mianowicie my już jesteśmy w trakcie przygotowania takich punktów, które zgłosimy do władz, żeby w trybie pilnym dokonać nowelizacji ustaw. Między innymi wprowadzając ograniczenia podobnie jak przy wiatrakach, umożliwiając realny udział stowarzyszeniu w postępowaniu, wprowadzając przepisy, które umożliwią realne pomiary zanieczyszczeń powietrza, gdyż w tej chwili to są tylko symulacje komputerowe. Także sądzę, że to są bardzo ważne zmiany i tego oczekujemy w najbliższym czasie i czekamy na dobrą zmianę po prostu. Czy to prawda, że wprowadzono w międzyczasie takie prawo, że to stowarzyszenia ludzi zarejestrowane w sądzie, które rejestruje takie stowarzyszenia, a jednak nie są traktowane równo. Czy to prawda? Na czym polega ta nierówność? Tak, to jest wręcz dyskryminacja konstytucyjna, gdyż w poprzednim okresie czasu przy okazji nowelizacji ustawy o planowaniu, o ile się mylę, wprowadzono zapis, że w postępowaniach trwających mogą brać udział tylko te stowarzyszenia, które działa minimum 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania. Niektóre postępowania zatoczyło już bardzo dużo i to jest praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, eliminacja. I jak najszybsza nowelizacja i wyeliminowanie tego przepisu pozwoli na aktywny udział i zaktywizowanie społeczeństwa. Proszę raz jeszcze się przedstawić. Krzysztof Gruziak, to są tematy, które zgłosili zarówno ze Stowarzyszenia Czyste Źródła, jak i Czysta Pęta. Dziękuję. Dziękuję, proszę Państwa. Więc no, może tak na wszelki wypadek to już zakładać stowarzyszenia, a może nawet kilka, aby móc się po prostu bronić, bo nie wiadomo, co się stanie za miesiąc, pół roku, czy też rok, a okaże się, że sąd powie, no jesteście stowarzyszeniem, ale nie macie prawa się wypowiadać. My zapraszamy Państwa, aby zostać z nami. Po stronie prawdy, a my powracamy do rozmowy z mieszkańcami. Pani Anna Lechniewska jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani Anno, jako mieszkańcy zwracacie uwagę na te negatywne wpływy na środowisko, na wasze zdrowie, ale również wartość waszych nieruchomości bardzo spada. Problem zabudowy kurnikami i chlewniami powiatu żuromińskiego jest potężny. Ja mam wrażenie, że nawet niektóre wioski są zbudowane tylko z kurników i chlewni. Jest to potężny problem, jeśli chodzi o zdrowotność społeczeństwa, ale również i o to, że nasze działki czy domy tracą potężnie na wartości. Ludzie, którzy chcą się stąd wynieść, bo im nie odpowiada ten klimat, nie mogą sprzedać swoich nieruchomości, swoich posiadłości przez dłuższy czas, nie mogą znaleźć po prostu nabywcy. Mieszkańcy powiatu żuromińskiego od 2012 roku postanowili udać się do różnych instytucji, chociaż wcześniej również bronili się przed tym, ale ten problem być może jeszcze tak bardzo nie narósł. Natomiast od 2012 roku zgłosili się do Biura Prawa i Sprawiedliwości w Żurominie i zaczęli prosić naszych posłów. Od 2012 roku odbywały się spotkania w Zielonej z panem senatorem Janem Marią Jackowskim, z panem obecnym tu stojącym obok mnie Piotrem Kurowskim, z panem posłem Maciejem Małeckim, z panem posłem
markę opiołą. W związku z tym ci posłowie postanowili pomóc mieszkańcom, pomogli w założeniu stowarzyszeń. Takie stowarzyszenie powstało zarówno w Zielonej, jak i w miejscowości Dąbrowice za Żurominem, gdzie no, na razie tamto stowarzyszenie broni się, ponieważ postanowiono postawić im około 17 kurników w miejscu, gdzie jest ostoja żurawia. Ja, proszę Państwa, jestem w tej chwili delegatem na Kongres Prawa i Sprawiedliwości i zabieram te wszystkie problemy nasze na kongres, żeby zainteresować wszystkich tych, którzy chcą, aby w Polsce było lepiej. Dziękuję bardzo i miejmy nadzieję, że ten zrównoważony rozwój i dobro mieszkańców zwyciężą. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami. Pani Ewa Szymańska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pani radna, Urząd Marszałkowski, a więc marszałek, również odpowiada za pewne instytucje, które kontrolują i które również wydają pozwolenia i uczestniczą w tym całym łańcuszku urzędów, jeśli chodzi o posadowienie różnego rodzaju instytucji, czy też budów, czy tutaj w tym przypadku chlewni. Jak pani jako radna po tym wszystkim, co tutaj już usłyszeliśmy, patrzy na również tę sprawę od tej strony? Znaczy, ja na początek chciałam tylko powiedzieć Państwu, że ten grymas twarzy to nie jest mój naturalny grymas twarzy, bo ja zwykle lubię się uśmiechać, ale dzisiaj nie jest mi do śmiechu. Jest tu po prostu niesamowity smród. Urząd Marszałkowski jak najbardziej powinien być tutaj, zabrać głos. Ja się dziwię, że nikogo tutaj nie ma i bardzo żałuję. Natomiast jako radna oczywiście zrobię wszystko, żeby ten temat dzisiaj poruszyć bardzo głośno. Jestem dopiero radną 1,5 roku i dopiero się uczę. I chciałam Państwu bardzo podziękować za to, że mnie Państwo tutaj zaprosiliście. To stowarzyszenie, które tu pracuje na rzecz tych mieszkańców, odnośnie stowarzyszeń chciałam powiedzieć, ma duże wsparcie Stowarzyszenia Wiatraczkowego. I to jest niesamowite, że nie kończą się te stowarzyszenia. One powstają nowe, ale się również wspierają i jedne uczą się od drugich. Proszę Państwa, no sytuacja jest tutaj no faktycznie dramatyczna. Okazuje się, że Żuromin, Mława to jest zagłębie kurnikowe i chlewnie. I to nie jest tylko teraz dzisiaj problem odoru. Jak się okazuje, dzisiaj jest to problem zdrowia, pyłu, pasz, transportu, wód gruntowych, zużycia wody. I tu Państwo wcześniej zaczęliśmy taką rozmowę i pokładają wielkie nadzieje w tej ustawie odorowej. Ja chciałam Państwu powiedzieć tak. Daliśmy radę z ustawą wiatrakową, przynajmniej na tym ważnym momencie, tak, odległościowym, że mamy zachowaną 10-krotność odległości i to cieszy, bo to już robi nam bardzo wiele. Mam nadzieję, że ja jestem przekonana, że damy radę z ustawą odorową, ale proszę Państwa, przez 8 lat była totalna stagnacja w tym temacie. Nic się nie działo i ktoś celowo hamował wszystkie te problemy. O tym, co się tutaj dzieje, ja słyszę po raz pierwszy. Ja tu jestem i ja faktycznie to dzisiaj mogę ocenić, że tak powiem, własnym okiem i własnym nosem i cenić dalej, że tu się nie da długo stać. I tak jak mówię, no teraz nie może wyjść bubel. To musi być bardzo konkretna ustawa odorowa, która będzie dbała o Państwa interesy, bo jestem przekonana o tym, że dzisiejszy rząd myśli przede wszystkim o człowieku, a potem o kurze i o świni. A na pewno nie o zysku kosztem człowieka. Pani radna, może to nie do Pani pytanie, ale może jednak jak myśli się na szynie, bo tak, niektórzy tutaj do nas mówią, że i niestety pojawia się wątek polityczny. Mówią, że te lobby to z jednej strony jeden członek z Platformy Obywatelskiej, ale również i jakiś członek z Prawa i Sprawiedliwości. Czy to, że jest ktoś taki, może w jakiś sposób też to hamować, czy też nie będzie tolerancji dla tego typu siedzi? Wiecie Państwo, ja jestem w takiej sytuacji, jak dzisiaj tutaj się znajdujemy. Ja jestem zupełnie przeciwna temu, żebyśmy politycznie się dzisiaj nastawiali na jakąś pomoc. Ja wiem, że w wielu partiach
w pozostałych partiach oprócz Prawa i Sprawiedliwości też są porządni ludzie i oni też bardzo chcieliby pomagać i właśnie o to tu chodzi. Tu nie jest tak, że ja dzisiaj jestem z Prawa i Sprawiedliwości, ja będę Państwu teraz obiecywać, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby Wam pomóc, bo na pewno będzie chciało to zrobić, na pewno nie będzie chciało wypuścić bubla, na pewno będzie chciało zrobić dobrze dla tych ludzi. Natomiast jestem daleka od tego, żebyśmy się tutaj upolityczniali. Chciałam tylko powiedzieć, że ja w tym współpracuję również z radnymi z Platformy Obywatelskiej. Udało nam się przeforsować pomysły chodnikowe dla ludzi, żeby było lepiej. Ja jestem dzisiaj radną półtora roku. Bym powiedziała, uczę się chodzić, ale udaje mi się pewne rzeczy zrobić i niekoniecznie mówię, no ja nie będę oponować, jeśli wyciąga do mnie rękę ktoś z innej opcji. Dziękuję Pani Radna i pomimo tych pierwszych kroków życzymy sukcesów i dziękujemy, że to również Panią nie zestresowało, a zmobilizowało do tego, aby również przybyć na nasz program i przybyć również do ludzi i być z ludźmi. Mówiła Pani Ewa Szymańska, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy Państwa, aby zostać z nami, by słuchać również głosów włodarzy gminy. Pan Jacek Grzybicki, wójt gminy Kuczbork Osada, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie wójcie, słyszymy tutaj o bardzo wielu problemach, które sygnalizują mieszkańcy również pana gminy. Na pewno niejednokrotnie zetknął się pan z tym, że mieszkańcy przychodzą, proszą o pomoc. Czy wy, jako pan jako wójt, jako radni, możecie w jakiś sposób reagować? Witam panie redaktor, witam wszystkich widzów. Szanowni Państwo, te problemy, o których dzisiaj tutaj mówimy, dotykają nie tylko teraz, że jestem wójtem tej gminy i z tymi problemami muszę się borykać, ale także jestem mieszkańcem. Jestem mieszkańcem Kuczborka i mamy ten sam problem, co na wszystkie, co w Kuczborku, co na tych innych terenach naszej gminy. Tak naprawdę często mieszkańcy do mnie przychodzą i mówią, panie wójcie, no, pan coś zrobi, bo na pewno pan może, pan ma władzę. Tak naprawdę zadaję mi pytania czasami, czy pan coś może. I ja jako wójt nie chcę od razu tym mieszkańcom, którzy do mnie przychodzą, przecież to są moi sąsiedzi, moi mieszkańcy, moi wyborcy, nie mówię od razu, szanowni państwo, przecież w głębi serca to tak sobie myślę, przecież ja nic nie mogę w myśl obowiązującego prawa. Tak naprawdę jedynym takim narzędziem w walce z tymi fermami wielkotowarowymi, z tą uciążliwością jest tak naprawdę gra na zwłokę. W momencie, kiedy mieszkaniec czy inwestor, bo często inwestorami są też mieszkańcy naszej gminy tutaj i to też jest problem, bo z jednej strony są to nasi mieszkańcy, chciałoby się, żeby się oni rozwijali, natomiast z drugiej strony wiemy, że za chwilę to będzie nam tak naprawdę śmierdziało. Będzie to bardzo uciążliwe i tutaj ja jako wójt i rada stoimy w bardzo złym położeniu. W momencie, kiedy przychodzi inwestor do mnie o wydanie pozwolenia, o wydanie decyzji środowiskowej, taka decyzja jest wydawana w postępowaniu administracyjnym, które musi być oparte na pewnych dowodach. Jednym z takich dowodów jest opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z doświadczenia, chociaż krótkiego swojego, bo tak naprawdę jestem półtora roku wójtem tej gminy, wiem, że ta opinia tego inspektora sanitarnego, ona tak naprawdę nic nie daje. To, że inspektor sanitarny wyda negatywną opinię na temat danego przedsięwzięcia, to jest nie brane w ogóle pod uwagę i ja taką opinią nie powinienem się w ogóle sugerować, chociaż w kilku przypadkach tym się sugerowałem. Drugim takim dowodem w tym postępowaniu administracyjnym jest raport oddziaływania na środowisko. Taki raport przygotowuje inwestor, to znaczy on osobiście go nie przygotowuje, przygotowuje dla niego pewna firma, która prowadzi taką działalność. Jak wiemy, te raporty, raport taki jest oceniany, później idzie do opiniowania przez regionalnego dyrektora środowiska. Czasami regionalny dyrektor ochrony środowiska ma jakieś uwagi i wtedy wraca to do ponownego rozpatrzenia. Inwestor jest zobowiązany do poprawek,
i wtedy idzie do ponownych po poprawkach naniesionych przez inwestora. Raport idzie do ponownego uzgodnienia. Są takie przypadki, kiedy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje decyzję pozytywną na temat raportu i tak naprawdę to jest najważniejszy argument i ja jako wójt, czy organ, który wydaje decyzję, jeżeli opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska jest pozytywna, to tak naprawdę ja nie powinienem się ani chwili wahać, tylko wydać opinię pozytywną. W momencie, kiedy mamy taką sytuację, że gdy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię pozytywną, oczywiście ja próbuję się z tym nie zgodzić. Wydaje inwestorowi decyzję środowiskową negatywną. Taki inwestor odwołuje się do SKO, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Są przypadki, w których SKO znajduje jakieś powody, dla których pan wójt ma rację, czyli inwestor musi coś tam uzupełnić. Natomiast są takie przypadki, gdzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla decyzję wójta i wydaje decyzję pozytywną, zastępczą, więc tak naprawdę odbywa się to poza moimi kompetencjami. A tak naprawdę mieszkańcy przychodzą i mówią, no panie wójcie, no ale pan to podpisuje, prawda? Pan jest tutaj władarzem, naszym tutaj szefem, jak czasami mówią, i chcemy, żeby nam pan pomógł. A tak naprawdę ciężkim sercem, ale czasami no, muszę powiedzieć, że no przykro mi, ale no, nie mam takich możliwości. Innym narzędziem też, które próbujemy tutaj jakoś troszeczkę przyblokować te inwestycje rynkotowarowe, na które są wnioski, są zmiany planów zagospodarowania, bądź też przystępowanie do powstania takiego planu na terenie, na którym tego planu nie ma. Czyli to są takie małe narzędzia, można powiedzieć, w rękach włodarzy. To znaczy, może, no jest to jakieś narzędzie, tylko trzeba to zaznaczyć jedną sprawę, że te narzędzia są kosztowne. Także po prostu czasami nas i innych gmin jest tak, bo jestem, spotykam się z różnymi tutaj kolegami, wójtami, burmistrzami. Mamy ten sam problem, brak pieniędzy i tak naprawdę brak narzędzi do tego, żeby można w jakiś sposób to ograniczyć. Mówimy cały czas tutaj o ustawie odorowej. Może jeżeli jakiś projekt jest, może on nie jest jeszcze doskonały, czy nie wiem jak to zrobić, może po prostu dać samorządem taką władzę, czyli wójtowi i radzie, żeby on decydował. Bo tak naprawdę my tutaj wiemy, co nas boli, co dla nas jest uciążliwe. I wtedy, jeżeli przyjdzie taki inwestor, który będzie chciał pobudować wielką fermę, to mówię, słuchaj, no możesz pobudować troszeczkę mniejszą i damy ci pobudować, ale nie taki monopol, prawda? A tak naprawdę odpowiedzialność stała za to, czy te chlewnie się, czy te kurniki się pobudują, czy nie pobudują, spoczywa na barkach wójta. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, no problem duży, czy powiatu, czy danej miejscowości, ale władze lokalne, jak na dzień dzisiejszy, nie mają narzędzi do tego, żeby tego typu inwestycje zablokować. Po stronie prawdy, zostańcie państwo z nami. Jak mówił pan wójt, gdy regionalna dyrekcja ochrony środowiska już da glej na ten dokument, to w następne instytucje twierdzą, że muszą już tutaj się poddać i rozłożyć ręce. Na naszym programie są panie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a więc z innej instytucji, ale również instytucja, która ma pewne uprawnienia, jeśli chodzi o fermy, czy to drobiu, czy trzody chlewnej, czy też chowu tylko przemysłowego, towarowego, różnie to jest określane. Pani Małgorzata Pałka, główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Ciechanowie. Pani Małgorzato, jaka jest kompetencja Waszego urzędu i w jaki sposób Wy ewentualnie możecie pomagać mieszkańcom? No i które możliwości też nie przeszkadzać tym, którzy mają te fermy, no bo tu nie chodzi o to, żeby antagonizować. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że Inspekcja Ochrony Środowiska nie ma kompetencji na etapie lokalizacji i udzielania zezwoleń tych lokalizacyjnych, tak?
Najważniejsze naszym zdaniem jest to, żeby w planach zagospodarowania przestrzennego gmin znalazł się zapis, jeżeli jest takie życzenie oczywiście lokalnych tutaj władz, tak? Znalazły się zapisy, że nie wolno lokalizować dużych takich obiektów, czy ferm, czy drogi, czy przodu, tak? I jeżeli już taka ferma powstanie, to Inspekcja Ochrony Środowiska, jej kompetencje zaczynają się od eksploatacji, to znaczy inwestor jest zobowiązany na 30 dni przed zamiarem przystąpienia do użytkowania zgłosić zamiar przystąpienia. I my wtedy jedziemy na kontrolę i to sprawdzamy przede wszystkim zgodność ze wszystkimi decyzjami, które były wydawane, to znaczy te, które zostały określone i w przepisach, i w decyzjach administracyjnych. Jedną z takich decyzji jest oczywiście decyzja środowiskowa, taka najważniejsza decyzja, jeżeli chodzi o inwestycje. No nie mówimy tu oczywiście o prawie budowlanym, tak, bo to już inwestor ułatwia we własnym zakresie. A może pani podpowie, państwo, w takim razie sławny sanepid, czy on tutaj ma tylko to wycenia? No sanepid to kontroluje pod względem przepisów takich, jeżeli chodzi o przepisy przestrzegania przez inwestora, przepisów takich pracy, tak? Przede wszystkim. Tutaj, no my współpracujemy co prawda z sanepidem, ale no o ich kompetencjach to dobrze by było, żeby oni sami powiedzieli, tak? Dziękujemy. To oczywiście. Dziękujemy. Mówiła pani Małgorzata Pałka, główny specjalista w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska Warszawy, delegatura Ciechanowie. O głos jeszcze proszą mieszkańcy innych gmin. Pan Jarosław Muchowski, radny z Solska. U was jest też problem z czym, jaki i jak duży. Dzień dobry, witam państwa. Bardzo dziękuję panu Piotrowi Kurowskiemu za zaproszenie. Jesteśmy gościnnie w gminie Kluczbork. Przyjechaliśmy z miejscowości Mężenin, wspólnie z mieszkańcami gmina Sońsk. Proszę państwa, u nas jest problem typu tego, iż nasza gmina dopiero będzie borykała się z tematem kurników. Do tej pory była to gmina czysta. Mieliśmy jeden mały kurnik prywatnego gospodarstwa. Od wiosny tego roku do naszej gminy wpłynął dwa wnioski. Jeden na budowę dużych trzech kurników w miejscowości Ślubowo i właśnie w miejscowości Mężynino cztery duże kurniki. Nasza gmina położona na obszarze szczególnego narażenia azotanami, czyli OSN-y, blisko ujęcia wody. Już w tym momencie brakuje mieszkańcom na końcu wodociągu, to jest około 100 km, brakuje przy upalnych dniach wody. Panie radny, wejdę w słowo i tak może powiem. Z tego, co powiedzieli tutaj już uczestnicy tego programu, to wypada, abyście biegiem do sądu rejestrowego zakładać stowarzyszenie, no i biegiem w tym wypadku do RDOŚ-u, żeby tam ich poinformować, że jak przyjdzie wniosek, no to żeby się mu dobrze przyjrzeć, a nie by to klepnąć to, co firma napisała. No robimy co możemy. Bardzo dziękuję panu Piotrowi Kurowskiemu, który wraz ze swoim stowarzyszeniem również włączył się w to działanie i bardzo, bardzo nam pomaga. Próbujemy robić co możemy. Ograniczone mamy bardzo, bardzo działanie, więc prosimy władze o podjęcie tego tematu. Niech taki komunikat również trafi z tego programu. Pan Jarosław Muchowski mówił, radny z gminy Sońsk. Proszę państwa, jak to jest, że świnia musi mieć zawadki, aby się nie nudziła, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma prawo badać warunki cross-compliance wzajemnej zgodności, ile tam jest nasłonecznienia w takiej chlewni, czy świnia przypadkiem nie zdycha od nadmiaru amoniaku, ile tam jest innych gazów, czy jest ciepło, czy dobra wilgoć. Jeśli chodzi o ludzi, nor jak na razie widać, że nie ma. Z naszego dzisiejszego programu żegnają się z państwem. Dobry, ja Sweder. I Adam Kuszak.
Radio Maryja Katolicki Głos w swoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, Grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy!